Tu Kielce. Radio Fama. 17 września 1995 roku Radio Fama, pierwsze kieleckie komercyjne radio rozpoczęło nadawanie. To wtedy Kielczanie po raz pierwszy usłyszeli dżingiel Niech cię porwie, niech poniesie. Fala twych. Dzień wcześniej na placu przy Kieleckim Centrum Kultury zorganizowaliśmy inauguracyjny koncert promocyjny, na którym obecnych było około 8 tysięcy osób. Od tego momentu Radio Fama na dobre wpisało się w krajobraz kielecczyzny i jej mieszkańców. Przez ponad 26 lat działalności gościliśmy u siebie niezliczone ilości polityków, muzyków, artystów, ludzi z pierwszych stron gazet. W naszym studio pojawiali się znani i uwielbiani wokaliści. DJ-e, ale także debiutanci, którzy dzięki nam w końcu mogli zaprezentować swój repertuar szerszej publiczności. Bardzo często nasze antenowe rozmowy realnie wpływały na życie i pracę naszych rozmówców, a na pewno w ciekawy sposób przybliżały ich sylwetki. Radio Fama to bez wątpienia stacja, która ma swój niepowtarzalny i niepodrabialny styl. Radiofama to programy, które podbiły serca słuchaczy i które stały się naszym sztandarowym znakiem rozpoznawczym: Radiorandka, balladowa lista przebojów, przedszkolaki szukają draki, piątkowy zmiksowany wieczór, Radiofama to także niesamowite koncerty na kadzielni. Kto pamięta, kto bawił się z nami? Dziś, po 26 latach nadawania wyłączamy nadajniki Radiofama w Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Ale mamy nadzieję, że to wyłączenie to będzie tylko dłuższa chwila. Mamy nadzieję i zrobimy wszystko, aby wrócić jak najszybciej jeszcze silniejsi. Trzymajcie kciuki i do usłyszenia niebawem na innej kieleckiej częstotliwości. W tym trudnym dla nas dniu dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom, przyjaciołom, partnerom biznesowym, klientom za wszystkie wpisy, maile i telefony ze słowami wsparcia. Liczba tych wiadomości przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. To wszystko powoduje, że nasza walka o powrót ma sens. Dziękujemy. A tymczasem bądźcie z nami online na www.radiofama.pl oraz na facebooku. W końcu Radiofama Zawsze gramy dla Ciebie.